Kto ostatnio używał, kto oglądał streama na żywo? Dziękuję. Kto używał takich platform jak Netflix, Showmax, teraz jest Showmax popularny, tak? YouTube, które... Przepraszam, się trochę stresuję, ale... które oferują wideo na żądanie. I ostatnie pytanie. Kto z Was używał protokołu RTMP do tworzenia czegoś, do wysyłania streamu? Świetnie się składa, że mało osób, ponieważ jeżeli chodzi o główne funkcjonalności tego protokołu, to jest właśnie streamowanie live oraz włączanie wideo na żądanie. W naszej firmie wykorzystujemy protokół RTMP do przeprowadzania szkoleń live, tak? Robimy to w taki sposób, że jest kilka, mamy kilka firm na przykład. Chcemy przeprowadzić szkolenie za jednym razem lub dla kilku użytkowników. Co robimy? Wysyłamy im stronę internetową, na której znajduje się flash player. Ludzie o określonej godzinie wchodzą na danego flash playera i o tej godzinie koleżanka z drożeń zaczyna szkolenie, tak? Co jest ważne? Wszystko, co koleżanka przekaże, wszystko, co zostanie zlivestreamowane, wszystko również zostanie zapisane na naszym serwerze. Dzięki czemu tworzymy sobie taką bazę naszych szkoleń, które możemy później wykorzystać dla przyszłych firm. Dobrze, więc zacznijmy. Na początku krótka historia protokołu RTMP. Protokół RTMP został stworzony przez Matromedia. Matromedia firma została w 2005 roku wykupiona przez firmę Adobe Studio, czyli RTMP protokół jest własnością Adobe Studio. Ale pierwsza specyfikacja protokołu RTMP została dopiero wydana 21 grudnia 2012 roku. Czym jest ten protokół RTMP i do czego on służy? Tworzony dla streamingu audio-wideo, co ważne, pomiędzy serwerem RTMP, naszym serwerem multimedialnym, a odtwarzaczem FlashPlay. Do transportu wykorzystuje bezpieczny protokół TCP/IP, który zapewnia bezpieczną transmisję oraz bezpieczny przesył danych. Standardowo działa na porcie 1935. Opóźnienie podczas takiego przesyłania live poprzez protokół RTMP wynosi do 5 sekund. To jest wszystko oczywiście uzależnione od przepustowości po obu stronach, czyli przepustowości serwera RTMP oraz przepustowości klienta. W jaki sposób działa protokół RTMP? Mamy klienta. Klient za pomocą przeglądarki poprzez protokół HTTP pobiera z naszego serwera HTTP stronę, na której znajduje się nasz flash player. Następnie flash player żąda poprzez protokół RTMP serwera RTMP danego strumienia. Gdy serwer RTMP odbierze taki strumień, odbierze takie żądanie, do tego danego flash playera zostają przekazane media za pomocą protokołu RTMP. Ilu klientom zostanie jeden strumień ten sam przekazany, to jest oczywiście uzależnione od przepustowości, może do kilku tysięcy. Tak? To wszystko zależy od serwera, jaki mamy, od przepustowości i ten delay, jaki będzie występował od klienta, będzie się wtedy różnił. Jakie są główne funkcjonalności? Tymi głównymi funkcjonalnościami jest właśnie live streaming. Czym jest live streaming? Czyli przesyłanie w czasie rzeczywistym obrazu, dźwięku, mediów poprzez sieć internet do kilku na przykład odtwarzaczy, tak? I video on demand, czyli VOD, wideo na żądanie, czyli odtwarzanie czegoś, co zostało już nagrane wcześniej lub wrzucone po prostu na serwer. Jakie są wady protokołu RTMP? Główną wadą protokołu RTMP jest to, że nie jest wspierany przez HTML5. Czyli potrzebujemy odtwarzacza, który będzie nam odtwarzał pliki flashowe. Takimi odtwarzaczami jest JW Player albo Flow Player. Może to być też Adobe Flash Player. Co użyjemy, nie ma najmniejszego znaczenia. Co za tym idzie, wymagany jest
flash player, wtyczka flash player zainstalowana na naszym komputerze. Czyli nie możemy tego oglądać na urządzeniach przenośnych. Ale oczywiście mamy na to radę. Tą radą jest HLS, czyli HTTP Live Streaming. Został on stworzony przez firmę Apple właśnie dla jego urządzeń mobilnych na początku. Pozwala przesyłać dźwięk i obraz nie już przez protokół RTMP, ale przez protokół HTTP i HTTPS, co zapewnia bezpieczne przesyłanie danych. Transmisor zapewnia również transmisję na żywo, jak i nagrany materiał VOD, tak samo jak w przypadku protokołu RTMP. I co najważniejsze, jest wspierany przez HTML5, czyli możemy go oglądać praktycznie na wszystkich urządzeniach z playera, który jest zainicjalizowany w HTML5. Czyli na urządzeniach mobilnych i na komputerach. Tylko ma jedną wadę. Opóźnienie podczas takiego przesyłania live wynosi około 25 sekund. To jest też uzależnione od przepustowości od serwera. To opóźnienie wynika z, jak to by panu powiedzieć, aplikacja to jest jakby aplikacja, tak? Ta aplikacja to jest biblioteka, która została napisana w JavaScriptie przez firmę Apple i pierw wysyłamy dane na serwerze, następnie na tym serwerze te media są jakby rozcinane, tak? Te media są, zaraz to pokażę na obrazku, dobrze? W jaki sposób działa HTTP Live Streaming? Mamy jakiś input, output, czyli mamy jakiś na przykład desktop, tak? Czy to będzie obraz pulpitu, czy to będzie obraz kamery, czy obraz pulpitu, więc kamery to nie ma najmniejszego znaczenia. Mamy live encoder, czyli to, dzięki czemu musimy wysłać, skonwertować, tak? I wysłać obraz na nasz serwer. I tutaj właśnie następuje, tutaj mamy naszą playlistę. Playlista jest w plain tekście i ona posiada referencje do naszych plików transport streamowy. Ten obraz, który zostaje wysyłany na serwer, jest dzielony na mniejsze pliki, które trwa właśnie od 5 do 10 sekund, które są pobierane przez klienta za pomocą protokołu HTTP. Dlatego wiąże się z tym też większe opóźnienie. Czego potrzebujemy, aby stworzyć sobie taki serwer? Kodera wideo na żywo. W moim przypadku to będzie FMPEG. Dlaczego, to wyjaśnię później. Oczywiście możemy sobie użyć dowolnego innego, takiego jak Open Broadcast Server, który jest też za darmo. Możemy również użyć jakichś płatnych narzędzi. Serwera z transmisji strumieniowej multimediów i serwera www. W moim przypadku to będzie jeden serwer. To będzie serwer www Nginx z modułem RTMP. Wszystko będzie zrobione na CentOSie 7. Oraz aplikację klienta, czyli Adobe Flash Playera. W naszym przypadku jeszcze to będzie aplikacja HLS, czyli HTTP Live Streamu, którą pobieramy z Gita. Co zrobiłem? Mamy live encoder, w naszym przypadku FMP. Wysyłamy skonwertowany obraz do naszego serwera Nginx, na którym jest skompilowany moduł RTMP. Do tego znajduje się dodatkowa aplikacja HLS. W zależności jaki strumień wysyłamy do jakiej aplikacji, to dzieją się następujące rzeczy. Jeżeli do aplikacji RTMP, do modułu, tak, to użytkownik pobiera za pomocą serwera HTTP naszego flash playera i już wtedy następuje konkretna komunikacja, czyli wysyłanie mediów za pomocą protokołu RTMP. Jeżeli wysyłamy do aplikacji naszej HLS, to dane zostają pobierane, te transport streamowe, tak, te, które trwają od 5 do 10 sekund, które możemy ustawić na naszym serwerze HTTP na naszym Nginxie w tym przypadku i są wyświetlane u klienta. Jeżeli chodzi o nasz background, nasza aplikacja ma również bazę danych, w której znajduje się
lista użytkowników, którzy mogą streamować. W jaki sposób to działa dokładnie, że potem. Nginx. Standardowo Nginx nie posiada modułu RTMP. Musimy go skompilować, czyli pobieramy Nginxa ze strony projektu, następnie pobieramy moduł RTMP z Gita. Wszystkie materiały oczywiście będą dostępne dla zainteresowanych. I kompilujemy go w następujący sposób. Configure, prefix to jest ścieżka do naszego Nginxa pobranego i dodajemy moduł, dodajemy ścieżkę do naszego ściągniętego modułu z Gita. Jak wygląda konfiguracja? Gdy skompilujemy już Nginxa z naszym modułem RTMP, to mamy taką osobną sekcję, która nazywa się RTMP. Widzimy, działa na porcie 1935. Pierwszą aplikacją jest Stream. Ta nazwa jest oczywiście umowna. Ta aplikacja działa za pomocą modułu RTMP, do modułu RTMP jest w moim przypadku zrobiona. Widzimy, że odtwarzanie live, czyli streaming live jest włączone. Nagrywanie. To jest bardzo fajna opcja. Wszystko, co odtwarzamy live, streamujemy live, nagrywa się na serwerze. W moim przypadku to jest moja chmura. Jak wygląda plik konfiguracyjny wirtualnego hosta Nginx? To nie jest oczywiście cała konfiguracja. Konfiguracje też będą dostępne dla zainteresowanych później. Podajemy typ naszej playlisty. Rozszerzenie naszej playlisty to jest dla aplikacji HTTP Live Streamingu oraz typ naszych mediów, to jest Transport MFP2 Transport Streaming. I to jest bardzo fajną opcją. Moduł RTMP udostępnia nam statystyki, stronę ze statystykami, która pokazuje nam, kto w danym momencie streamuje, ile osób w danym momencie ogląda danego streama, ile danych zostało przesłanych, ile danych zostało odebranych. Pokażę to na końcu prezentacji. Jak wygląda konfiguracja playera flashowego? Nie wkleiłem tutaj całej konfiguracji playera flashowego, bo najważniejsze jest, bo nie wiadomo, którego playera flashowego użyjecie, tak? Jest ich wiele. Najważniejsza jest ta linijka. To jest żądanie do serwera, jaki stream ma otworzyć w tym momencie. Widzimy, że działa na porcie RTMP. Jest nazwa domenowa naszego serwera. Port 1935. Tu jest nazwa naszej aplikacji, która była wpisana w konfiguracji naszego Nginxa. A następnie username. Za to już jest odpowiedzialna nasza aplikacja napisana w Python Flasku, która sprawdza, czy w bazie danych znajduje się dany użytkownik i ten dany użytkownik będzie mógł przesyłać taki stream i później za pomocą, gdy wejdziemy na stronę stream.felskowski.com/ na przykład dariusz.felskowski, to zostanie wygenerowany nam player flashowy Dariusza Felskowskiego. Jeżeli chodzi o player HTML5, o HTTP Live Streaming, to jak mówiłem wcześniej, jest to biblioteka napisana w JavaScriptie, która posiada taką funkcję HLS Low Source. Widzimy, że jest przesyłane za pomocą protokołu HTTP. Jest tutaj aplikacja, która też jest wpisana w naszym Nginxie, tak? Bo mówisz, że HLS jest biblioteką z JS-a, tak. Ale to jest zrobione przez Apple'a i tak się w sumie zastanawiam, czy to udostępniamy za darmo, czy... Tak, tak, to wszystko jest udostępniane za darmo. Tutaj mamy nazwę naszej aplikacji, którą również musimy wpisać w naszej konfigurację Nginxa. I co najważniejsze, podajemy naszą playlistę. Ta playlista jest referencją do naszych plików, do naszych mediów. Tak. I ostatnią rzeczą, którą potrzebujemy, jest Live Encoder. W moim przypadku to jest FFV. Dlaczego? Przeznaczony jest na wszystkie platformy. Najważniejsze. Ma małe wymagania. Na początku próbowałem zainstalować okienkową wersję Open Broadcast Software, ale potrzebowałem
Nie miałem wystarczająco dobrej karty graficznej. Nie miałem wystarczająco dobrej karty graficznej, aby mieć tam OpenGL wersji większej niż potrzebował ten roku. Tu można pisać własne skrypty, w jaki sposób je sobie napiszemy, to zależy tylko od nas, co chcemy streamować. Wpisujemy ilość klatek, czy chcemy streamować dźwięk, czy chcemy streamować pulpit, czy chcemy streamować dźwięk, pulpit, kamera, wszystko zależy od nas. To teraz tygryski lubią najbardziej, czyli jak to działa, czy nie kłamałem. Możecie wejść sobie na tą stronę. Na tej stronie będzie znajdował się ten sam player, tylko należy pamiętać, że potrzebna jest wtyczka flashowa. Koleżanka teraz otworzy właśnie streama tam z mojego komputera za pomocą tego skryptu, który stworzyłem. Jak widzimy, wszystko widać live. Taki serwer do streamowania można zrobić nawet na VPS-ie, który możemy kupić za 4 zł. Tak miałem zrobione na początku. Jak będziemy dostępne pasmo, bo zużyjemy je w 2 godziny. No też racja. No to tam nie wystarczy. A jakie łącze internetowe z dynamicznymi danymi na wychodzące? To zależy właśnie, co wysyłamy. I też zależy, w jakiej rozdzielczości wysyłamy. Jeżeli wysyłamy w małej rozdzielczości, to nie potrzebujemy za dużego pasma. Jeżeli chcemy nagrywać... 720p jest 30 megabita, jeśli kupujesz. Właśnie słyszałeś o takiej platformie jak Twitch? Tak, tak, jasne, słyszałem. No i to też używa tego protokołu, czy tego innego, czy nie wiesz? Nie interesowałem się tym. Czy z biegami to jest ten problem, że oprócz samej rozdzielczości bardzo ważnych przedmiotów, nie? Czyli informacji, jakby możesz przesyłać dźwięk, znaczy obraz QHD, ale jeśli zejdziesz na klatkarzu i zejdziesz na zdjęcia, to jest to wygląda tak, to jest to bardzo średnio. A to jeszcze mam takie pytanie. Jak to jest z klientami, którzy odbierają streama? Klient przed zgłoszeniem takiego zapytania musi wiedzieć, czy potrzebuje flasha, czy będzie odbywany przez HTML5, czy jest jakaś taka uniwersalna stronka, która automatycznie dostosowuje się do wymagań klienta? Nie. Wymagań maszyny. Gdy po prostu wejdziemy na tą stronę, tak, to jeżeli to będzie zrobione za pomocą protokołu RTMP, to nam wyskoczy, że nie możemy otworzyć tego, bo potrzebujemy wtyczki flash. Jeżeli będzie to za pomocą HTTP live streamingu, to po prostu będziemy mogli to też. Da się to jakoś połączyć tak, żeby klient nie musiał się zastanawiać nad tym, czy potrzebuje też otworzyć. Nic, nawet właśnie, to jest taki teraz nic, gdzie jest to uwzględnia całe API, które nam zrzuca cały ten player i jeśli automatycznie wykryje ktoś playera, to defaultowo ustawia go na tym HLS, ale jeśli nie znajdzie HLS, to będzie próbowało ktoś playera. No, tak, ale to... No a właśnie, to już jest za to odpowiedzialny background, tak? Czyli programiści. Ja mam pytanie o autoryzacji użytkowników. Tak, jest możliwość rzeczywiście autoryzacji. To jest już w samym protokole wtedy zawarte? Nie, to nie jest w samym protokole, to trzeba zrobić w aplikacji. Czy to wtedy adres tak. Rozpoznaje, tak? Tak, rozpoznaje w adresie. Dobrze, jak widzimy, teraz przejdziemy do następnego, do HTTP Live Streamingu. Tu nasza aplikacja Pythonowa sprawdza, czy na serwerze pojawiła się nasza playlista, która jest w rozszerzeniu M3.8. Jeżeli taka playlista pojawi się na serwerze, to automatycznie tutaj pojawi się nasz player HTML-owy. Proszę to włączyć. Oczywiście możecie sobie wejść na tą stronę. Na tej stronie będzie ten sam player. Możecie wejść również na urządzenia mobilne, oczywiście. Ten wypad. Tak. W jaki sposób pan streamuje to do serwera? Czy streamujesz do serwera? Tak, za pomocą programu FMP. Okej, okay, i tam jeszcze jest konwersja od razu na pewno.
my za pomocą protokołu RTMP, za pomocą programu FMPG wysyłamy plik skonwertowany, plik fleszowy na serwer. A w HLS-ie? W HLS-ie również wysyłamy plik fleszowy. On tam już zostaje skonwertowany za pomocą MP2 i podzielony na kawałki. I następnie to jest zrobione dzięki tej aplikacji Apple i pobierane już przez klienta. To takie dwa pytania, bo zaraz to dogodność. Tak, tak. Dlatego najprawdopodobniej w przyszłości będzie górował HTTP live streaming. Ciekawe. A czy zastanawiałeś się nad tym protokołem mocniej? No bo ja kiedyś pracowałem nad tym i da się... Mm-hmm. Znaczy inaczej. Problem wideo w HTML5 jest to, że on musi wiedzieć, jak długi filtr będzie odtwarzał. Natomiast podejrzewam, że HLS dzięki JavaScriptowi dzieli właśnie to na paczki, po to, żeby cały czas mówić, kiedy ma koniec tego. Chyba nie musi, bo... Znaczy w tym nowym może już nie musi, bo MP3 jest w stanie odtworzyć. On doczytuje, przynajmniej jeśli chodzi o wideo z dźwiękiem, jest doczytywany tyle danych, ile jest potrzebne do wyświetlenia, do rozpoczęcia wyświetlenia, w tym czasie jest pobierany. Trzeba po prostu umieścić ileś tablet w znaczniku wideo w lesie i on sobie po prostu wybiera ten, który jest w stanie odtworzyć i dociąga lesz. A jeżeli chodzi o tak, w tej chwili chodzi o HTML5. Ja mam dłuższe. 518, ja mam 29. Tak, bo to wszystko zależy. I to też tutaj jesteśmy połączeni oczywiście po Wi-Fi. Wszyscy tutaj praktycznie są połączeni do Wi-Fi, więc internet jest słaby. Ale tam Andrzej streamuje. I widać na urządzeniach mobilnych? Ktoś sprawdzał? Dobrze, przejdźmy dalej. I jak widzimy tutaj, jest pobierany dany fragment, on zaraz się cofnie, jest pobierany kolejny fragment i odtwarzany. Jak wyglądają statystyki? Moduł RTMP skompilowany razem z Nginx-em pokazuje, że jak w aplikacji Stream, która jest odpowiedzialna za RTMP, streamuje Dariusz Kreskowski i w aplikacji, która jest odpowiedzialna za HTTP, streamuje też Dariusz Kreskowski. Tu jest napisane, w jakiej rozdzielczości streamujemy, jakie są kodeki dźwięku oraz wideo. To wszystko, dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, ktoś będzie chciał sobie stworzyć taki serwer do streamowania, to śmiało proszę pisać na adres dariusz.kreskowski@maupa.pl. Z chęcią pomogę. Dziękuję.